Dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji. Jestem winna mieszkańcom Słupska przekazać informacje, które dotyczą również ich losu, a które wczoraj pozyskałam podczas posiedzenia Komisji Zdrowia na Sejmiku Wojewódzkim. Komisja Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego wczoraj opiniowała uchwałę Zarządu Wojewódzkiego. Przypomnę, że Zarząd Wojewódzki składa się z polityków Platformy Obywatelskiej, dotyczącą komercjalizacji naszego szpitala słupskiego. Na tym posiedzeniu byli związkowcy Solidarności, w tym posiedzeniu również uczestniczyli radni Prawa i Sprawiedliwości, a niestety radnych Prawa i Sprawiedliwości, członków Komisji Zdrowia jest tylko dwóch, uczestniczył również radny Roman Giedroyć wojewódzki. I również pojechałam tam, aby przedstawić argumenty, które pozwoliłyby marszałkowi województwa zastopować przynajmniej na jakiś czas tę szkodliwą decyzję dla mieszkańców Słupska, mianowicie dotyczącą komercjalizacji szpitala wojewódzkiego. Jak Państwo wiecie, mieszkańcy Słupska, ale też i wszystkie związki zawodowe opowiedziały się przeciwko przekształceniu Słupska. Również w tej sprawie wystąpili do marszałka województwa radni ze Słupska, czyli samorząd słupski. Z ubolewaniem stwierdzam, że nie było konkretnego stanowiska pana prezydenta Biedronia, ale o tym to może później. I dysponuję oczywiście, państwo też macie pewnie to pismo, gdzie radni miasta Słupska zwracają się o to, są przeciwni komercjalizacji szpitala w Słupsku. I podpisani są tutaj wszyscy przewodniczący klubu radnych. Również przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej podpisał się. Niestety ten apel, który wystosował samorząd miasta Słupska w przypadku radnych, został zignorowany. Zignorowany został również wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, który został złożony o odłożenie w czasie podjęcia tej uchwały, tak? Podjęcia tej uchwały o przekształceniu, bo przypomnę, że w planie Sejmiku Wojewódzkiego już 25 maja ma być podjęta uchwała o przekształceniu szpitala w Słupsku. Uzasadnialiśmy ten nasz wniosek o odwleczeniu w czasie o tym, że jest bardzo wiele niejasności w tej sprawie, że trzeba wyjaśnić takie naprawdę, jakie jest zadłużenie, czy jest zadłużenie szpitala. Trzeba również wziąć pod uwagę audyt, powinien być wykonany audyt majątku szpitala słupskiego i że nie ma potrzeby takiego pośpiechu, w jaki w tej chwili się zachowuje marszałek sejmiku i cały zarząd województwa. I sądziliśmy, że nasze argumenty, które były argumentami racjonalnymi, zostaną przynajmniej przez radnych Sejmiku Wojewódzkiego wysłuchane, bo przecież w niczym nie szkodziłoby, gdyby ta decyzja została przełożona o jeden miesiąc później, do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które były również przedstawione przez stronę związkową, przez pielęgniarki i położne, przez moją osobę i przez radnych sejmiku, radnych samorządu. Okazało się, że kolejny raz potraktowano mieszkańców Słupska, potraktowano samorząd Słupska, potraktowano nas wszystkich jako intruzów. Arogancja i buta marszałka województwa, a także wszystkich radnych Sejmiku Wojewódzkiego z Platformy i PSL-u naprawdę już przekroczyła apogeum. Nie słuchano zupełnie naszego uzasadnienia i przegłosowano, odrzucono wniosek o oddalenie tego punktu na Sejmiku Wojewódzkim, który ma być 25 maja.
Potem była dyskusja, która wydawało się powinna w jakiś sposób zwrócić uwagę radnych sejmiku województwa na bezcelowe ich działania dotyczące komercjalizacji szpitala wojewódzkiego, bo ja przypomnę tylko, że absolutnie nie ma żadnych powodów do tego, żeby szpital wojewódzki został skomercjalizowany. Szpital wojewódzki w Słupsku nie ma takich zobowiązań, które byłyby uzasadnieniem komercjalizacji. Przypomniałam również o tym, że miasto Słupsk włożyło aportem 20 milionów złotych w budowę tego szpitala. Przypomniałam również o tym, że mieszkańcy Słupska wspierali budowę szpitala, który trwało kilkadziesiąt lat, cegiełkami. Więc jesteśmy wszyscy jakby właścicielami tego Słupska. Apelowałam o tym, żeby zostawić ten szpital. Natomiast w żadnym wypadku te argumenty nie zostały wysłuchane. Nie zostały również wysłuchane argumenty strony związkowej Solidarności. Mam takie pytanie, jak pani tłumaczy ten pośpiech? No ten pośpiech w sposób dla mnie zupełnie jednoznaczny jest podyktowany tym, że marszałek województwa i zarząd województwa, czyli Platforma Obywatelska, tak naprawdę spieszy się szybko z przekształceniem tego szpitala, żeby uwłaszczyć się na majątku publicznym, na majątku, którego my nawet nie znamy, jak wielki jest. Pytałam, skąd ten pośpiech. Nie potrafiono mi na ten temat odpowiedzieć. Powiedziano mnie tylko to, że to ułatwi zarządzanie szpitalem, że tak naprawdę dyrektor Sapiński ma problemy z załogą i gdy będzie to przekształcone w spółkę, wówczas to ułatwi zarządzanie szpitala. Na moje argumenty, że pan dyrektor Sapiński, gdy był dyrektorem w Lęborku i zarządzał tym szpitalem dobrze, szpital w Lęborku nie miał żadnych zobowiązań, nie był przekształcony w spółkę i że pan dyrektor Sapiński zawsze był przeciwnikiem komercjalizacji, nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. To przykre, ponieważ podczas tej sesji również wypomnieliśmy marszałkowi, że Słupsk jest marginalizowany przez władze województwa, Platformy Obywatelskiej i że odebranie w tej chwili mieszkańcom Słupska ich szpitala, a mianowicie i jest rzeczą naprawdę niedobrą i w jaki sposób będzie skutkować również dalszym pogarszeniem się stanu bezpieczeństwa przede wszystkim pacjentów, a także pracowników, no bo przecież rzeczą oczywistą jest, że w chwili przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego będzie się liczył tylko zysk, uzyskanie zysku. Ten zysk może być uzyskany tylko w jeden sposób, a mianowicie w zwolnienia pracowników, w kontrakty, na których będą zatrudniani pracownicy, w tym, że będą również w tym szpitalu tylko świadczenia zdrowotne, te, które przynoszą zysk. Bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie dosypie pieniędzy absolutnie tej spółce. A propos tej wczorajszej dyskusji, to ja rozmawiałem rano z panią marszałek Zechcisłą i ona była oburzona, że tak powiem, poziomem tej dyskusji, że pani podczas tego spotkania tam wykrzykuje na marszałka. Nie, ja przypomniałam, pan marszałek okłamał wszystkich radnych będących na w sejmiku, że zawsze dotrzymuje słowa, więc ja przypomniałam, że nie tak dawno były zapewnienia, że szpital w Słupsku nie będzie ulegał przekształceniu i komercjalizacji i że obietnice Platformy Obywatelskiej są nic nie warte i nie należy w nie wierzyć.
i że po prostu okłamał już raz, więc nie mamy powodów, żeby wierzyć w następny. Pan marszałek sam pierwszy niestety zaatakował radnych Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że jesteśmy gorszymi, że radni są gorsi, ponieważ są z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ zawsze się opowiadali przeciwko przekształceniom i przeciwko komercjalizacji szpitala, bo taki jest nasz program i zawsze protestowaliśmy i będziemy protestować przeciwko grabieży, bo to jest grabież w biały dzień, w białych rękawiczkach, jeszcze teraz, kiedy można przed samymi wyborami parlamentarnymi, a tuż po wyborach prezydenckich. Proszę sobie to też zauważyć. I nie ma żadnego powodu, gdyby była dobra wola marszałka i zarządu wojewódzkiego, żeby odłożyć ten punkt o jeden miesiąc, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące tak zwanych zobowiązań finansowych szpitala. Okazuje się, że nie ma takiej woli, że mieszkańców Słupska potraktowano z buta, że mieszkańców Słupska zignorowano, że również zignorowano apel radnych samorządu. I jest to jakby kolejny etap, w którym Platforma Obywatelska pokazała swoją prawdziwą wczoraj twarz i to, że nie dotrzymuje absolutnie żadnych obietnic. No to było przykre doświadczenie, które miałam do czynienia, ale również z takim, przecież to nie jest żadna nowość, bo jak Państwo wiecie, pielęgniarki i położne, które były na negocjacjach kolejny raz z Panem Marszałkiem, w czasie okrągłego stołu otrzymywały zapewnienia o rozwiązywaniu ich problemów i postulatów, okazało się, że pielęgniarki i położne również zostały oszukane, że jest to gra na czas, tylko i wyłącznie. Również marszałek województwa i pani wicemarszałek nie dotrzymali słowa. Nie dotrzymali słowa i w tym przypadku pielęgniarki i położne, Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych został też oszukany. I to jest, proszę Państwa, i to myślę, że do mieszkańców powinien dotrzeć ten apel, że naprawdę nie należy wierzyć tej władzy już w województwie pomorskim, która nie liczy się z mieszkańcami Słupska, nie liczy się z opiniami samorządu, nie liczy się absolutnie z obywatelem i w taki sposób traktuje. Chciałam tylko podkreślić, że te wszystkie apele, które żeśmy przedstawiali, czy prośby, zostały naprawdę zignorowane praktycznie bez dyskusji. I na sejmiku wojewódzkim 25 marca ta uchwała będzie przegłosowana. Oczywiście arytmetyka mówi wyraźnie, że ten szpital zostanie przekształcony. Ale zapewniam Państwa, że gdy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, a to już wkrótce się stanie, to Platforma Obywatelska zapłaci za takie traktowanie mieszkańców Słupska. Podejmiemy wszelkie działania i nasi eksperci już podejmują takie działania, które przywrócą stan sprzed komercjalizacji szpitala. To ten stan nie jest na zawsze. On jest do odwrócenia. I chciałam to wyraźnie dzisiaj można są, mamy ekspertyzy prawników, że jest możliwość podjęcia takich działań, które jeżeli te szpitale już zostały skomercjalizowane, czy została podjęta uchwała o ich przekształceniu, nawet w takim trybie jeżeli pośpiesznym, część tych udziałów nie będzie sprzedana gdzieś dalej, tak? To my po prostu, że jest możliwość odwrócenia tego działania. Dalsze, i to jest jakby ta rzecz, którą warto przedstawić. Myślę, że ta wczorajsza Komisja Zdrowia, która szkoda, że nie byli zaproszeni dziennikarze i szkoda, że nie była transmitowana i szkoda, że nie było widać, jak marszałek traktuje również związkowców czy osoby, które przyszły tam na to spotkanie, próbując nawet nie zabrać im głos. To po prostu pokazało kolejną arogancję władzy, która jest w tej chwili przestraszona, bo to, że marszałek Struk był wczoraj przestraszony i zdenerwowany, to była rzecz oczywista. On chyba czuje, że zmianę wiatru historii i pewnie tak się zachowywał. Ale warto, żeby mieszkańcy Słupska wiedzieli, w jaki sposób traktowani są przez władze województwa, przypomnę, Platformy Obywatelskiej. Ci mieszkańcy, którzy głosowali na radnych Platformy Obywatelskiej, w tej chwili
powinni się zastanowić, czy warto jeszcze ich obdarzać z jakimkolwiek zaufaniem. W tej chwili powinni się zastanowić, co zrobili. I w tej chwili powinni zastanowić się nad dalszymi ich swoimi decyzjami, które niedługo będą musieli podjąć. To jest już nieodwołalne tak naprawdę. Jeszcze raz powtarzam. Oczywiście i to jest dzień po wyborach. Myśmy zwracali na to uwagę. Myśmy na to zwracali uwagę. Dlaczego? Dlaczego to się robi natychmiast już teraz? Bo naprawdę nie ma powodów. Gdyby to przeniesiono na czerwiec, nie byłoby takiego być może konfliktu, napięcia, można by pewne sprawy wyjaśnić. Ale być może się nie chce tych spraw wyjaśnić i ujawnić, które są niewygodne zarówno dla dyrekcji, dla obecnego dyrektora, bo podaje się różne dane dotyczące tak zwanego zadłużenia czy zobowiązań, tylko bez konsultacji społecznych, bo przypomnę, nie było konsultacji społecznych. Pani marszałek też minęła się z prawdą, jeżeli tak można powiedzieć, mówiąc, że były konsultacje społeczne. Konsultacjami społecznymi miało być to jedno spotkanie z pracownikami, gdzie pani marszałek przyjechała i oznajmiła, że szpital będzie przekształcony w spółkę prawa handlowego. No w ten sposób się nie traktuje nikogo. I to jest ten dialog w wydaniu Platformy Obywatelskiej. To było bardzo przykre doświadczenie, tym bardziej, że były bardzo duże wycieczki polityczne w stosunku marszałka, w stosunku do radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy protestowali przeciwko tej decyzji, ale również mówili o tym, że przecież nie tylko oni, ale miasto, ale radni się podpisali pod tym pismem, próbując zahamować ten przekształt. Czyli radni są też za tym, żeby... Radni słupscy podpisali się do marszałka. Podpisani są wszyscy, przewodniczący klubu radnych, tak? Radni chcą odroczyć w czasie? Tak, żeby odroczyć po prostu ten punkt w czasie, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które w tej chwili mamy, żeby też wyjaśnić również i stronie związkowej, ale też te wątpliwości przede wszystkim finansowe. Bo niektóre dane, które otrzymujemy, one się wykluczają i prawdopodobnie powinna się tym też zająć prokuratura, badając rozbieżności, które się pojawiają zarówno w bilansie, które przedstawia w tej chwili zarząd szpitala wojewódzkiego, a te, które mają poprzedni pracownicy. Więc w tym przypadku niestety nie chce się tego, jeżeli ktoś nie chce czegoś wyjaśnić, to znaczy, że chce coś ukryć. Czy pani Juro, czy mówicie do tego 25, czy ze swoją Solidarnością, czy sami jeszcze jakąś akcję protestacyjną przygotowywacie? Ja myślę, ja mogę powiedzieć tylko za siebie, tak? Oczywiście to też zależy tutaj od strony związkowej. Z tego co wiem, pielęgniarki położne wybierają się na tą sesję Sejmiku Wojewódzkiego. Solidarność również zapowiedziała swój protest. Radni Prawa i Sprawiedliwości również będą walczyć w tej sprawie. Jeżeli będę miała tylko możliwość dojazdu do Gdańska, też również tam będę. I będziemy do końca walczyć, ale arytmetyka jest nieubłagalna, bo do tych ludzi nie docierają żadne argumenty. Tam było nie, bo nie. Koniec, kropka. Nie liczycie się. Nie liczycie się, mieszkańcy Słupska się nie liczą, to jest szpital podległy Urzędowi Marszałkowskiemu. To nieważne, że został, że 20 milionów złotych miasto zapłaciło. To nieważne, to się chwali, ale to nie jest ważne i tyle. Pani marszałek powiedziała, że żeby ten szpital dobrze funkcjonował i żeby zrealizowano wszystkie plany, które pan Sapiński przedstawił, to trzeba dołożyć, Urząd Marszałkowski musiałby dołożyć około 3 milionów złotych. A ja odpowiedziałam, mówiłam wyraźnie, no przecież na lokatach jest 20 parę milionów złotych. Co to jest 3 miliony złotych w porównaniu do majątku tego szpitala? Tutaj absolutnie żadnej odpowiedzi też nie otrzymałam. Więc za grosze, za złotówkę ten szpital zostanie sprzedany, oddany
oddany marszałkowi, który będzie mógł oczywiście jako właściciel zrobić z nim co zechce. A to się wiąże przede wszystkim z tym, że no niestety bezpieczeństwo pacjentów będzie zagrożone, bo spółka prawa handlowego jest zgodnie z kodeksem prawa handlowego ukierunkowana na zysk. A zysk szpitala to tylko albo kosztem pacjentów, albo kosztem pracowników. Jeżeli kosztem pracowników pielęgniarek i położnych, no to również kosztem bezpieczeństwa pacjentów, bo nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze było mniej pielęgniarek czy personelu, który będzie obsługiwał tych pacjentów. To jest sprawa oczywista. Tak się dzieje w całej Polsce. Ten pośpiech tylko mówi o tym, że realizowany jest plan pani Beaty Sawickiej, ale w trybie w tej chwili przyspieszony. Skok na kasę.